Siemanko, widzę, witam was w kolejnym odcineczku z Sąsiedzku. Dzisiaj ze mną jest sąsiad. Dzień dobry. Ruszamy z akcją siewy. Tak, tak. Czekajcie, ja sobie hudy wyłączę. I tak, my sobie siejemy... O nie, na chudy, trzeba będzie włączyć na sekundę. My sobie siejemy owies na moim polu, który... Bo zajrzę ci pierwszy raz, ponieważ żniw na nim wam nie nagrywałem, żebyście mieli taką lekką niespodziankę. To ja już wyjeżdżam na sejem. Sieje się też, czy się nie sieje? Dobra, widzowie, chyba się... Sieje się, czy się nie sieje? Sieje się, dobra, widzę. Siejemy. Tutaj sobie na spokojnie, elegancko i później jeszcze musimy pójść do sąsiada. Sąsiad, będziemy sobie ciągnik szukali, tak? Kupować, tak? No. No, sąsiad ja jest sprzedał, jak nie widzieliście, to wpadnijcie do niego na kanał. Jest to może trochę wcześniej już. Znaczy jest taki problem, bo się to nie nagrało. Aha. Mniej więcej 30 została sprzedana, a ale... Dlaczego? Nie, nie, nie jedzie. Ej, dziwne. 30 sobie jakby średnio radzi teraz, ale... To cię jadę. Tak, to trzeba będzie widzowie... Założyć się chudy, nie patrzcie na pieniądze, ale... Coś mi tu nie gra. A w twojej głowie tylko pieniądze, tylko pieniądze. To ten masy jest taki potężny. Co to jest? Kurwa, ten... Siewnik się jakoś tak za wysoko opuszcza, no. Łuka wcale po ziemi nie jadą. 30 jest zła do tego siewnika. Dobra, widzowie, już lecimy sobie dalej. Sąsiad przyjechał na pole. Na sejem. Zobaczcie, jak mi robota idzie. A ja widzę, że ostatnie siewy 30, ponieważ jak widzicie... Kółka. Nie dotykają wcale ziemi, przez to 30 ma dużo... Ma dużo, dużo ciężej. To no, widzicie, na przykład teraz też spłania. Ale jakoś to idzie. Sieje się sąsiad dobrze. No, no. Bo do mnie jaki to się poprawia, to tam nic. Ale... Najważniejsze, by nam to już rosło, bo... My sobie najprawdopodobniej przewiniemy. Proszę, bo coś się obciera w tym twoim. Tak, żeby to nie... od razu... Poczekaj, sąsiad. Po co? Bo coś się obciera w tym twoim ursusie. Nic się nie obciera, zabra jak idzie z górki. No, zostawcie łapeczkę wraz z subskrypcję. Bo już mało brakuje do 400, albo już jest 400, zależy kiedy film chyba leci. Chyba jeszcze nie ma. Co? Jeszcze chyba nie ma 400. Ale 8 filmów wleci przed tym. Ale będzie specjal na 400. No, będzie specjal na 400, więc ciekawe jestem, czy właśnie będzie to przed tymi 400, czy nie? Bo 400 brakuje tylko 7 subów, także no... Myślę, że może wbijemy. 7. Ja w ogóle w tym roku planuję do zimy. Teraz właśnie zrobić tak, że jak trochę, wiesz, w szkole się poprawi. Znaczy, poprawi, jak tak trochę łagodnie będzie, bo teraz mamy trochę dużo tych sprawdzianych przypadkówek. To zacząć tak, wiesz, regularnie montować, robić miniaturki. Właśnie najgorzej jest tak, że zrobić sam film jest spoko, tylko potem jeszcze tak, wymyślisz ten tytuł. Ten tytuł w miarę tak robisz, żeby on jak najbardziej sensowny był. Później to musisz zmontować, co wszystko robię ja sam. I później jest miniaturka i właśnie problem jest taki, że nie ma tej regularności, bo ciężko mi jest, wiesz, wszystko zrobić i później jeszcze przez to... Czy na przykład... Brzmi? Co? Brzmi? Nie wiem, ciemno się robi, ale chyba nie brzmi. Ciężko jest zrobić też, no na przykład jutro bym mógł zmontować ze 4 filmy i zrobić ze 2 miniaturki, no to jutro mnie w ogóle nie ma w domu przez całą niedzielę. Także to się nic nie podziała. Ej, widzowie, ale fajnie nam to cheat, kurde, tak idzie sprawnie, nie?
prawie same problemy ze siebie sorki, jakbym tak mówił trochę przez, nos, czy coś tego typu, ale no katar mam. Wczoraj w ogóle głosu nie miałem, ale na szczęście gorące herbatki z miodem dały radę i dzisiaj mam głos, więc w miarę nagrywamy, tylko że mam mocny katar. Ale może jak się zmontuje i też tam w montażu, wiecie, zblenduje się to, żeby tam mniejsze szumy były i trochę się może ten głos też zmienia, to będzie dobrze. Co tam? Sprawa jest, bo ja muszę jechać do innego miasta, bo muszę coś kupić do Maszyna. Czyli papiery albo do. Dobra, no to jedź sobie, jedź. No i potrzebuję ciebie, żebyś mi odebrał tego zetorka. Tego zetorka? No, bo kupiłem sobie zetora. Zetora czy tam? No! Jakiś tam ciągnik. No, czyli kupiłeś ciągnika. Czekaj, a to ci gdzie jedziesz? Papiery załatwić no. Jakieś, tak? Dobra. Nie no, muszę podjechać do tego. A gdzie, gdzie mam podjechać ja wtedy? Bo mi lampa się spaliła. Czekaj, no, gdzie ja mam ci podjechać? Jak jest ten sklep z tymi, z maszynami, to tam obok typo sprzedaje właśnie tego i on tam będzie na siebie czekał. Sklep z maszynami? No, obok tego sklepu. Tego małego z tymi kosiarkami, czy...? Nie, tego większego z tymi. Tam, gdzie były targi, tak? Nie, tam, gdzie się odbiera, tam, gdzie jest mechanik maszyn. Mechanik maszyn, kurde. Dobra, ja już tam dojadę na GPS-ie. Dobra, to ja jadę. Dobra, widzowie, to sąsiad jedzie. Już skończyliśmy, także ja zrobię wam cięcie i widzimy się na gospie, jak pojedziemy ten ciągnik sąsiada. Dobra, to ja idę się przebrać. Widzowie, jeszcze wam muszę tak pokazać na szybkości, że na gospie się trochę zmieniło, bo mamy takie wielkie drzewo. Jak coś, ono będzie kiedyś tam wycięte, ale słuchajcie, bo zmieniało się, tutaj mamy trochę jeszcze pierdół. Gospa jest tak praktycznie, że oficjalnie skończona. Wiem, że może wam się trochę nie podobać to drzewo takie pomarańczowe, ale na lato będzie naprawdę piękne, również też na wiosnę. Po prostu jakoś tak... Mi się tak jakby... Za bardzo mi to gospodarstwo rozbiegało. Chciałem, żebyś tak trochę ściśniło i dałem sobie takie właśnie wielkie drzewo. No i tak właśnie się między teraz prezentuje gospa. A my teraz już się nie przedłużam i idę po ten ciągnik sąsiada. Ja już jestem praktycznie, że na miejscu. Praktycznie, że na miejscu... A jak już mówiłem, jestem trochę chory. Jestem już praktycznie w miejscu, bus mnie wysadził, tylko busem pojechałem, tylko przyjechałem sobie na drugą stronę. To miało być albo gdzieś tutaj, albo tu. Dzień dobry. Kurde, a to chyba tu. Dzień dobry. Przepraszam, tu 28, a to tutaj? Tak. Dobra. Dobra, zapraszam. Zapraszam, pan po tego zetora, tak? Znaczy... tak jakby. Znaczy? Bo to no nie mój. A. Ja tylko okay. Podbiór. A, dobrze. No to... Muszę wejść na papiery, muszę do miasta jechać. No to wszystko jest niespoko. Tylko chodź pan, podpiszemy papiery. Gdzie to panie będziemy tu szli? Dawaj pan gdzieś tutaj podpisemy o na tej blaszce, żeby się nie zaśmiał, aby tu no pan dobra. Się kłócnie na dole i dobra. Dobra. Tutaj no podpisać? No tak. Odbiór coś tam, dobra. Będę to robię. 71-11, tak? Mhm. Ja sobie wezmę te papiery, zobaczę jak to w ogóle już nie wygląda z tą rejestracją. Rejestracja się zgadza, dobra, żeby... Dobra, podpisałem. Dobra. To wszystko? Czy jeszcze coś? Tak. Tam zapłacić miał przelewem. No to ja mówię, zaraz to odbieramy. No to co, dzięki. Do widzenia. Na razie. Niech pan tędy sobie wyjedzie. Tyłem. Tak, do widzenia. Robiłam, widzę, wydając jakiś panie gazu. Kurde, dobra, czekaj, tak, ja tu nie wiem jak to się... O kurwa, co on tak nie idzie? A! Ej, widzowie, czekajcie, jest taki problem, żeby wyjechać. Bo
dobra. Zowie. Tak poza serią. Mówiłem sąsiadowi, że to jest jakiś średni ciągnik ogólnie, jeżeli chodzi o moda. Ale patrzcie, że jak ty się skręci, jak ja tu wjadę teraz łąką. Że patrzcie, jak skręci się na maksa, to go znosi jakby trochę. Oj. Może jesteśmy teraz na mojej łące. Czekajcie chwilkę, ja się... Widzowie, musiałem zrobić cięcie, ale nie się wyciszyłem przed pada, sąsiadem. Ale jest słońce. Wyciszyłem się przed sąsiadem, sąsiad mnie teraz nie słyszy. Słuchajcie, też sobie będę kupował podobnego zatorka, ale mniejszego z turem. Aczkolwiek nie wiem, czy teraz, czy później. Dobra, ja się muszę odciszyć, także zrobię kolejne cięcie. I już zadzwonię do sąsiada. Sąsiedzie? Tak. Gdzie ty, już tam jesteś jeszcze w mieście, nie? Nie. O, już wróciłeś. Ty ładny. Ty, ale powiem ci tak, nie skręcaj za mocno koni, bo patrz co się dzieje, patrz. Długo do przodu wyciągnij, widzisz, patrz, nie? No. No, mają, oni mają dobry skręt, jak wiesz, mały ciągnik ma dobry skręt, to wiesz. Trochę go znosi. Dobra, ale... zaśpiewa, czy tutaj ci robię jakieś testy jeszcze jego? Możesz go prowadzić, ale widzę, że ma dwa siedzonka. Ale że boczne, czy to główne? No tutaj siedzi, jest jeden i obok ciebie jest drugi. To ma mocny skręt. Czekaj, tutaj si może... Poczekaj sąsiad, ja muszę na chwilę zejść, wejść do stodoły. Cofnę. Co słuchajcie, no? Fajnie, sąsiad sobie kupił zatorek. Jak już wam mówiłem wcześniej, też planuję kupować nowy ciągnik, aczkolwiek troszeczkę taki... Czy większy, to nie wiem, ale... No. Sąsiad, wprowadzaj go, wprowadzaj. Nie robię żadnych testów? No, a tobie się podoba? Nie no, ładny. Tylko te koła sprzedała takie, wiesz, takiego bieżnika nigdy nie widziałem, ale fajny, no nie? Może ten byś sobie też kupił. Zetora Krystala, może jakiegoś Majora. A weźmy się za chwilę. Czy chcę widzą pokazać? Most Impressive? Co ma? O? Coś ty tu żeś ty. Ale nieważne. Dobra, sąsiedzie. Ja ci dziękuję, że mogłem tutaj ci odebrać ciągnik i czekaj, bo... Robię testy jego w następnym odcineczku? No. Dalej masz przeciąganie liny z Masajem. Słuchajcie, ja zamówię linę przez internet i... Co sąsiedzie? Co mówimy widzom? No, widzimy się w następnym odcineczku. I... Na razie! Siemano! Siemka.